Rower jest takim wentylem bezpieczeństwa po prostu. Obudziłem któregoś dnia i stwierdziłem, że mam za mało zajęć, jeszcze muszę sobie dołożyć coś rowerowego. No i to jest takie spełniające się marzenie właściwie. Ja bym się scharakteryzował jako takiego ambitnego amatora na początku swojej drogi kolarskiej. I taki punkt widzenia mogę jedynie reprezentować. Jak ja się zajawiłem kolarstwem, to dla mnie wszystko było nowe i tak naprawdę nadal jest i ja to odkrywam cały czas. To, co być może dla wielu jest już oczywiste, to dla mnie wciąż jest niespodzianką, wciąż jest jakimś elementem do odkrycia, do dotknięcia, do nauczenia, do pokazania. Mogę się też tym podzielić. Każdy z nas jest zupełnie inny. Każdy z nas odbiera kolarstwo, jazdę na rowerze w zupełnie inny sposób i to daje bardzo szerokie pole manewru, jeżeli chodzi o naszych odbiorców, bo mogą się znaleźć entuzjaści, którzy czerpią po prostu przyjemność z podróżowania, z poznawania nowych miejsc, z złapania endorfin do codziennego życia w taki sposób jak ja. Mogą się znaleźć entuzjaści, którzy są zafascynowani sprzętem, między innymi osoby, które poszukują nowinek, technicznych detali, ale też są osoby, pasjonaci, którzy chcą usłyszeć od Tomka rzeczy, które są unikatowe, od byłego zawodnika informacje, których na co dzień nie jesteśmy w stanie usłyszeć w peletonie amatorskim. Ten projekt w moim zamyśle łączy bardzo szerokie spektrum działań w jedną platformę, na której będziemy mogli opowiadać o naszej wspólnej pasji. Myślę, że w życiu wszystko, co się dzieje po coś, się dzieje z jakiejś przyczyny i się dzieje po to, żeby pójść w jakimś kierunku. Więc uwielbiam tworzyć nowe rzeczy, wychodzić poza jakieś swoje zakresy, poznawać nowe horyzonty, więc tutaj projekt Velocreation wykreował się tak naprawdę sam. Poznałem Maxa i Kubę przy okazji wyścigu, później miałem ich jeszcze lepiej okazję poznać podczas wyjazdu do Almuniekar. No i jakby chwyciliśmy jakby wspólny język, znaleźliśmy wspólny język, dlatego postanowiliśmy połączyć siły w projekcie Velocreation. Każdy z nas, myślę, wnosi zupełnie coś innego, każdy z nas jest zupełnie inny, ale jakby kierunek, w którym chcemy podążać, w którym chcemy, żeby podążał cały kanał, jest jeden, więc myślę, że tutaj będzie dużo ciekawych rzeczy, dużo zróżnicowanych rzeczy. Każdy z nas będzie chciał pokazać to, w czym jest najlepszy. Ja troszeczkę miałem taką przerwę od ProPeloton, ale chciałbym, żeby na kanale z powrotem pojawiało się jak najwięcej wrzutek, jeżeli chodzi o kolarstwo jako sport, trochę rzeczy treningowych. Chciałbym, żeby pojawiały się też pro twarze, nie tylko polskie na kanale, więc ja będę się kierował właśnie w tą stronę. No i w ogóle rzeczy, które są nowe, które się zaczynają, dają takiego kopa, chcemy podążać w nowym kierunku i myślę, że ta motywacja jest na początku i ta energia jest na pewno zawsze dużo większa niż po pewnym czasie, kiedy coś jakby przechodzi już w rutynę.